Sekretariat Zamku Królewskiego, słucham. Dobry wieczór. Pójdę mimo diabłów głosy, abym się we krwi ochodził. Widma blade i milczące, jak stooki strażnik pawi, zaglądają w tamte drzwi, gdzie śpi cesarz. Czy ciekawi, jaka barwa carskiej krwi? Ktoś mi do mózgu przez ucho sztylet wbija. Cóż to? Co to się znaczy? Tu trup jakiś leży.
Straży! Moja straży! Jeśli nie zwariował ten żołnierz, rozstrzelać. Ktoś ty jest? Brat mój? Krewny? Widzisz, jak ci się płomień gorączkowy studzi. Gadasz wcale do rzeczy. Każdy człowiek, który się poświęca za wolność, jest człowiekiem. Nowym bogatworem. Chodź. Dwóch widzisz. Za lud cierpią oba. A jak cierpią, powiedzą, abyś sam ocenił. Bracie, powiedz mi, coś ty za wielka osoba? Ja mnie osoba. Ja się dawno w krzyż zamienił. Ja byłem krzyża w Chrystusa męce. To mnie zmarłego przybili. A Jan go zamiast ćwieków unosił za ręce, jak małe dziecko w tej chwili. Widzisz? On się poświęcił za lud. Zwariował. A ty czemuś tak tą ręką w niebo wygórował? Ciszej mów. Nieba sufit lazurowy, trzymając na tej dłoni, zasłaniam świat cały. Niebo, słońce, księżyc biały. Chcą upaść ludziom na głowy, lecz ja stoję pod nieba nachylonym stropem. Zmuszony, tęskny, bezsenny, módlcie się do mnie. Jam zbawca, codzienny, zasłaniam ludy przed nieba potopem. Śpijcie, ludzie, dobrej nocy. A cóż, to wielki człowiek, za lud się poświęcił. To wariat. Bluźnierstwa rzucasz z ustnej procy. To wariaty oba, ty sam skręcił. A cóż wiesz, że nie jesteś jak ci obłąkani? Ty chciałeś zabić widmo. Poświęcić się za nic, za nic, za nic, za nic.